W dzisiejszym magazynie Kulturka Metallica pracuje nad nową płytą. Mike Shinoda o przyszłości Linkin Park. Alice in Chains wyda nowy album. Jason Newsted wściekły na dziennikarkę. Trwa batalia sądowa Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Cześć, z tej strony Hubert. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka na naszym kanale. Dzisiaj standardowo, jak co tydzień, przyjrzymy sobie oczywiście internetową prasę dotyczącą muzyki, głównie muzyki, ale też filmów i seriali. W dzisiejszym odcinku przyjrzę się artykułom ze stron teraz.muzyka.pl oraz onet.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i na przykład polecić nas swoim znajomym. Pamiętajcie też o subskrypcji Płynnej Kulturki, wtedy żaden epizod, który wstawiamy, Was nie ominie i będziecie ze wszystkim po prostu na bieżąco. 17 czerwca ukaże się nowy album zespołu Grey Days, zatytułowany The Phoenix. Będziemy mogli usłyszeć na nim partie wokalne nagrane przez Chestera Benningtona. Na YouTube i platformach streamingowych jest już dostępny pierwszy singiel z nadchodzącej płyty, zatytułowany Saturation Strange Love. Według mnie piosenka naprawdę genialna, ukazująca emocjonalny wokal Chestera w pełnej okazałości. Kirk Hammett potwierdza, Metallica pracuje nad nową płytą. Gitarzysta, który wydał ostatnio solową epkę Portals, w wywiadzie dla Metal Hammera mówił: nie powinienem tak naprawdę o tym mówić, ale powiem, że pracujemy. Zadano mu również pytanie, czy wydanie solowego mini-albumu nie zagraża jego obecności w zespole. Odpowiedział: oni wiedzą, że się nigdzie nie wybieram. Metallica to mój dom i opuszczenie jej byłoby bez sensu, bo ludzie każdego dnia przypominaliby, jak byłem gitarzystą Metallica. Co ciekawe, posiadający ogromne doświadczenie w branży Kirk Hammett przed premierą swojej solowej epki przyznawał, że bardzo się stresuje. Zazwyczaj, gdy wydawany jest album, jest nas czterech. Wspieramy się nawzajem, ponieważ jest to dość emocjonalne i oddziałujące na psychikę wydarzenie. Zazwyczaj w tym czasie mamy siebie nawzajem i możemy powiedzieć o wszelkich niepewnościach czy innych sprawach, ale teraz, gdy wydaję solowy album, to ja jestem facetem, na którym spoczywa cały ciężar tego wszystkiego. Powiedziałem Jamesowi, to jest dziwne, wydaję album i zazwyczaj mam przy tym trzech innych gości, a tu jestem tylko ja i czuję się przez to niepewnie i nerwowo. A James miał tylko jedną odpowiedź. To jest dla ciebie doświadczenie, dzięki któremu się rozwiniesz i czegoś nauczysz. A ja na to, dziękuję, że to mówisz, bo nie patrzyłem na to w ten sposób. Brian May w wywiadzie dla Classic Rocka wspominał nagrywanie partii gitarowych na Chinese Democracy, album wydany przez Guns N' Roses, którego stworzenie zresztą zajęło Axlowi bardzo dużo lat. Było to bardzo dziwne doświadczenie. Działo się to w połowie tego całego procesu. Axl wówczas był już odludkiem. Pracował w domu, a ja pracowałem w studiu z jego realizatorem. Przyjeżdżał bardzo rzadko. Raz na jakiś czas wpadał rozentuzjazmowany, dużo gadał, a potem znowu znikał. Nie sądzę, żeby coś z tego, co nagrałem, trafiło na płytę. Partie Briana Maya ostatecznie nie trafiły na album. Mike Shinoda wypowiedział się ostatnio niezbyt optymistycznie na temat przyszłości Linkin Park. Jedyna wiadomość, jaką mam w kwestii Linkin Park, jest taka, że rozmawiamy co kilka tygodni. Rozmawiam z chłopakami, przynajmniej niektórymi. W planach nie mam żadnych tras, żadnej muzyki, żadnego albumu. Miejcie na uwadze, że nic w tym zakresie się nie dzieje. Tyle powiem. Zawsze, gdy ktoś coś powie o Linkin Park, inni próbują nakręcić hype. Nie nakręcajcie hype'u, tylko się zawiedziecie. Trochę na ten temat myślałem i szczerze wam powiem, wydaje mi się, że dalsza kariera Linkin Park nie ma po prostu sensu. Chester był zwyczajnie zbyt charakterystycznym punktem zespołu, który według mnie jest totalnie nie do zastąpienia. Ale dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie, chętnie poczytam. No i generalnie zachęcam do dyskusji w komentarzach na tematy poruszane w magazynach, zarówno ten, jak i inne. Lubimy czytać wasze opinie, a teraz lecę już z kolejnym newsem. Ozzy Osbourne i Lemmy Kilmister przyjaźnili się przez wiele lat. Kiedy Lemmy umierał, 28 grudnia 2015 roku Ozzy do niego zadzwonił. W wywiadzie dla Classic Rocka wspominał tamtą rozmowę. Lemmy był dobrym człowiekiem. Nie ma już teraz żadnego z członków oryginalnego składu Motorhead. Trudno jest stracić kogoś, kogo się tak kocha. Rozmawiałem z Lemmym Rankiem w dniu, w którym zmarł, ale nie mogłem zrozumieć, co do mnie mówi. Chciałem porozmawiać z kimś innym, kto tam był, ale ciągle podawali mi Lemmy'ego. Alice in Chains zamierza w tym roku rozpocząć pracę nad nowym albumem studyjnym. W wywiadzie dla Overdrive mówił o tym wokalista zespołu William Duval. Teraz wychodzimy z lockdownów i jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Jerry promuje na trasie solowy album, a ja promuję swój. Na wrzesień i październik mamy zaplanowane koncerty i myślę, że w ten sposób odkurzymy zespół i zaczniemy szukać pomysłów na nowy album Alice in Chains. Trzeba nadrobić to, co planowaliśmy na 2020 i 2021 rok.
Mick Jagger w wywiadzie dla radia P4 wskazał młodych wokalistów, z którymi wiąże nadzieję, jeżeli chodzi o przyszłość muzyki rockowej. W muzyce rockowej potrzeba energii, a od pewnego czasu nie było wielu nowych rockowych wokalistów. Teraz są, jest Youngblood i Machine Gun Kelly. Ten postpunkowy vibe sprawia, że wciąż w muzyce rockowej jest życie. W sumie też możecie napisać w komentarzu, czy według Was ci dwaj panowie są jakąś dużą nadzieją na przyszłość muzyki rockowej, czy może widzicie innych kandydatów do tego zaszczytnego miana. Kilka dni temu Jason Newsted zdradził, że niedawno został poproszony o wzięcie udziału w reaktywacji zespołu Van Halen. Teraz z kolei Newsted twierdzi, że dziennikarka niepotrzebnie opublikowała jego wypowiedź. To było złe. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Nie udzielam dziś wielu wywiadów, a na ten wywiad zgodziłem się, żeby promować koncert dla dzieciaków. Robimy koncerty charytatywne, żeby dzieciaki dostały pędzle i gitary. Tym się zajmujemy. The Chop House Band gra koncerty charytatywne na rzecz promowania sztuki wśród dzieci. Dlatego zgodziłem się udzielić tego wywiadu. Kiedy więc prasa przedstawia to w ten sposób, uderzył mnie też brak znajomości mojej historii, którą opowiadałem 700 razy. Po co znowu pytać o rzeczy, które są oczywiste? Wszyscy znają moją przeszłość. Porozmawiajmy o przyszłości. Bardzo mnie to uraziło. Nie wiem, czy będę jeszcze udzielał wywiadów. Nie wiem, czy się na coś jeszcze zgodzę. Okładki Load i Reload albumów Metallica, wydanych kolejno w 1996 i 1997 roku, wzbudziły wiele kontrowersji. Na pierwszej znalazło się zdjęcie przedstawiające krowią krew i nasienie artysty Andresa Serrano, znajdujące się pomiędzy dwiema płytami Plexi. Z kolei na Reload mieliśmy do czynienia z podobną mieszanką, z tym, że nasienie zastąpiono moczem. W wywiadzie dla Metal Hammera Serrano został zapytany o reakcję fanów Metallica oraz samego zespołu na te właśnie okładki. Myślę, że te obrazy były hitem. Czytałem kiedyś recenzję, w której album Load został uznany za numer jeden na liście najlepszych okładek albumów. Wiemy, że Lars i Kirk byli z tych projektów zadowoleni, ale James nie. Myślę, że James wciąż jest wściekły. Trwa batalia sądowa Johnny'ego Deppa z Amber Heard i co chwilę media informują nas o nowych faktach. I tak m.in. dociera do nas, że Johnny Depp zeznał pod przysięgą, że nigdy nie uderzył Amber Heard ani żadnej innej kobiety. Aktor zeznawał. Nigdy nie dotarłem do punktu, w którym zaatakowałbym panią Heard w jakikolwiek sposób. Nigdy w życiu nie uderzyłem kobiety, ponieważ wiedziałem, że w tych oskarżeniach nie ma choćby cienia prawdy. Czułem, że muszę bronić nie tylko siebie, ale i swoje dzieci. Moim celem jest ujawnienie prawdy. Ludzie z mojego otoczenia zaczęli uważać mnie za oszusta i kłamcę. To mnie zabiło. To surrealistyczne, gdy jednego dnia jesteś uważany za kopciuszka, a następnego stajesz się Quasimodo. Nie zasłużyłem na to. Nie zasłużyły na to moje dzieci, ani ludzie, którzy wierzyli we mnie przez te wszystkie lata. Uważam się za człowieka uczciwego i prawdomównego. Szczycę się tym. Dlatego te oskarżenia są dla mnie tym boleśniejsze. Prawda to jedyna rzecz, jaka mnie interesuje. No i teraz Johnny Depp przytoczył pewną sytuację. Pewnego razu, gdy nie było go w domu, jego przyjaciel wysłał mu zdjęcie, które przedstawiało wspólne łóżko Deppa i Heard. Po stronie Deppa leżały fekalia. Depp, który postanowił wtedy nie wracać do posiadłości, powiedział: to było tak groteskowe, że mogłem się tylko śmiać. Heard twierdzi z kolei, że autorem tego niezbyt przyjemnego widoku w sypialni nie była ona, a Depp. Rzecznik aktorki w rozmowie z Daily Mail mówił: oskarżenia są absolutnie nieprawdziwe. Pan Depp w przeszłości mówił, że kiedyś zrobi taki żart, co idzie w parze z jego toaletowym poczuciem humoru. Pan Depp chce odwrócić tym uwagę prasy. Podczas rozprawy poruszony został także temat używek i ludzi z show biznesu, z którymi Johnny Depp zwykł się spotykać. Aktor wyjawił m.in. w jakim celu podawał środki odurzające Marilynowi Mansonowi. Zapytany przez sąd, czy zażywał takowe środki w towarzystwie Marilyna Mansona, odpowiedział: tak, piliśmy razem i parę razy braliśmy razem kokainę. Z kolei zapytany, czy brali razem p***ki, odpowiedział: raz dałem Marilynowi Mansonowi p***kę, żeby przestał tak dużo gadać. No i myślę, że to też jest temat, na który warto dyskutować, dlatego serdecznie zachęcam Was do dzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach. Siekiera, której Jack Nicholson użył do sforsowania drzwi w filmie Lśnienie, została wystawiona na aukcję. Słynny artefakt z filmu w reżyserii Stanleya Kubricka został wystawiony na sprzedaż przez dom aukcyjny Gotta Have Rock and Roll. Dom aukcyjny poinformował, że rekwizyt jest w bardzo dobrym stanie. Jest odpowiednio zabezpieczony. Wraz z kilkoma zdjęciami, na których widać go w akcji w filmie, wstawiono go w wytrzymałą ramę ze szkłem. Szacuje się, że zostanie sprzedany za co najmniej 100 tysięcy dolarów. Cena wywoławcza to 50 tysięcy dolarów. Nagrywam ten odcinek z lekkim wyprzedzeniem, bo w poniedziałek i obecnie najwyższa oferta wynosi 60 tysięcy dolarów. Bartek pewnie będzie montował ten odcinek nieco później, więc wklei Wam na ekranie bardziej aktualną sytuację. Gitarzysta Megadeth, Kiko Loureiro, w wywiadzie dla Cameo został zapytany o ulubione metalowe albumy wszechczasów. To
młody byłem wielkim fanem Black Sabbath z Dio, a więc są to Heaven and Hell, Mob Rules i Life Evil. Tak, wybrałbym te albumy z Dio, ale też Blackout Scorpions. Co jeszcze? O rady, jest ich tak wiele. Zespoły takie jak Saxon i Iron Maiden oczywiście, The Number of the Beast, Killers, no i Powerslave. Jeszcze Led Zeppelin, trudno wybrać jeden album. Okej, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę i każdy komentarz. Zachęcam do dyskusji na tematy poruszone w magazynie właśnie w sekcji komentarzy. No i polecam zasubskrybowanie naszego kanału, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Dziękuję pięknie za Waszą uwagę i do usłyszenia wkrótce.